Dzień dobry, nazywam się Przemysław Biel, pracuję w Synology jako przedstawiciel handlowy na Polskę od lipca tego roku. Witam serdecznie na dzisiejszym szkoleniu partnerskim online. W dzisiejszym sierpniowym webinarium przedstawię naszego Virtual Machine Manager Pro w wersji DSM 6.2. Niniejsza prezentacja jest tylko częścią cyklu szkoleń związanych z VMM, resztę można z nich obejrzeć na naszym kanale YouTube Synology Europe. Po pierwsze, dzisiejsze seminarium internetowe składa się tylko ze slajdów. Jednak postaram się przedstawić zalety naszego rozwiązania na przykładzie, tak żeby było ciekawe. Zaczniemy od analizy potrzeb naszego potencjalnego klienta poprzez skalowalność, zarządzanie zasobami, przedstawienie jak dobrać rozwiązanie, jaki sprzęt, jakie oprogramowanie i skończymy na pokazaniu realnej implementacji, jak to zostało zrobione w prawdziwym świecie przez naszego partnera. Więc planowanie potrzeb. Mamy typowe zapytanie od klienta, w tym wypadku przyjmiemy, że to jest firma LogiCloud. Potrzebują Windows Server 2012, bazę danych MS SQL, serwer plików i serwer pocztowy. Musimy do tego zapytania dobrać jakieś rozwiązanie. Wymagania minimalne dla naszego przykładu. Jeżeli chodzi o procesor, tu do wyboru mamy Pentium i Xeon. Specjalnie nie brałem pod uwagę niższych modeli, gdyż wymogi klienta są dużo większe. W przypadku RAM minimum 4 GB RAM dla MS SQL. To jest wymóg samej aplikacji. Mail Server Plus, serwer 2 GB RAM. I jeżeli chodzi o storage, Windows Server 2012, 32 giga powierzchni dyskowej, MS SQL z wszystkimi funkcjami, minimum 8 GB pamięci dyskowej. Na inne dane 3 TB. To są wszystkie aplikacje księgowe, system ERP, dane użytkowników, multimedia. Zawsze musimy sprawdzić, ile dla danego rozwiązania implementacji potrzebujemy zasobów. W naszym przypadku, w przypadku maszyn Synology, które mają 8 GB RAM lub mniej, DSM rezerwuje 1,5 GB pamięci dla samego systemu. W przypadku maszyn większych, czyli na przykład 16 GB RAM lub więcej, jest to przeważnie około 10%. Jeżeli chodzi o CPU, każdy wątek fizycznego procesora może emulować dwa wirtualne CPU. W wersji Pro VMM są to 4 wirtualne CPU. I kolejna kategoria to są zasoby hypervisora. Każda wirtualna maszyna potrzebuje minimum 256 MB RAM, a każde wirtualne CPU dodatkowo 80 MB RAM. Jeżeli zbierzemy te wszystkie dane, wyjdą nam takie cyfry. 8,2 GB. Czyli tak, na podstawowe usługi 1,5 GB RAM, to jest poza wirtualną maszyną. Na Mail Server Plus, tak samo poza Virtual Machine Managerem, 2 GB RAM. I kolejno, Windows Server 2012, za same wirtualne CPU pochłonie jakieś 320 MB. Hypervisor dla każdej wirtualnej maszyny też pochłonie kolejne 256 MB. Oraz no, musimy mieć pamięć też dla aplikacji wewnątrz serwera, czyli dla MS SQL założyliśmy 4 GB RAM. Teraz do takiego zapotrzebowania trzeba dobrać rozwiązanie. Ja skorzystam tutaj z naszego selektora na stronie synology.com. Zaczniemy od ilości dysków. Ja wybrałem sobie tutaj minimum 5 kieszeni lub więcej, gdyż klient potrzebuje większego rozwiązania. Obudowa typu Tower ma być to budżetowe rozwiązanie oraz funkcje sprzętowe. Architektura 64-bitowa to jest wymóg VMM. Rozszerzenie pojemności pamięci no to jest przydatna funkcja dla każdej firmy. Możliwość dołączenia dodatkowej półki.
rozbudowa pamięci RAM. No, to jest niezbędne dla VMM. Im więcej pamięci RAM, tym lepiej. Funkcja oprogramowania. System plików BTRFS. To jest wymóg, aby w ogóle VMM mógł działać. MayPlus plus Virtual Machine Manager. I jak widzimy, wybór mamy nieduży, jeżeli chodzi o maszyny typu desktop. Są to dokładnie trzy modele. Z serii Plus oczywiście są też dodatkowe modele. W tym wypadku jednak wymogi klienta nie pozwalają na wybór tych mniejszych rozwiązań, gdyż one mają dużo słabsze procesory. Wybór padł na DS3018, nie bez powodu, co zobaczymy na kolejnym slajdzie. Tutaj widzimy, dlaczego dany model został wybrany. Po wielu testach, po feedbacku od naszych klientów i informacjach, jak wirtualne maszyny działają na naszym sprzęcie, zrobiliśmy testy Passmark i ustaliliśmy taki punkt, w którym najlepiej zaczynać przygodę z wirtualizacją i w którym ona działa naprawdę przyzwoicie. Jest to 3000 punktów w teście Passmark i takie wymogi spełnia DS3018XS. Oczywiście maszyny trochę tańsze też nadają się do wirtualizacji, jednak dla mało wymagających scenariuszy typu print server, małe wirtualki, małe aplikacje, które nie pochłaniają dużo zasobów. W tym wypadku jest to procesor Pentium 1508, czyli wydajnościowo można by rzec, że to jest połowa Xeona 1521. Przejdźmy teraz do nośników danych, pod magazyn danych. Jeżeli wirtualki nie potrzebują dużo IOPS lub są to małe wirtualki, wystarczą dyski HDD z SSD cache. I tu trzeba zaznaczyć, że SSD cache nie jest pod wirtualizację. Dlaczego? W przypadku SSD cache system DSM nie widzi plików, które są zawarte w wirtualnej maszynie, więc nie jest w stanie ich skeszować. Po prostu skeszuje całą wirtualną maszynę jako jeden duży plik, co nie ma tak naprawdę sensu. Przy większych maszynach zalecane są nośniki typu SSD przy bazach danych i przy systemach ERP. Następnie omówimy skalowalność i zarządzanie zasobami. W naszym przykładzie, czyli firmie LogiCloud, okazało się, że firma bardzo szybko się rozrasta. Mocno rośnie baza danych SQL, mocno rośnie ogólna liczba danych. Dodano wirtualną centralę telefoniczną i oprogramowanie księgowe. Bardzo mocno się rozrosło. Także pliki użytkowników. Więc klient potrzebuje kolejnego rozwiązania. I oczywiście ma dwa wyjścia. Może kupić nowy sprzęt, droższy i wymienić obecny, ale możemy też zaproponować mu lepsze rozwiązanie. Jak to wygląda w przypadku sprzętu? Jeżeli chodzi o skalowalność, no to CPU nie ma możliwości wymiany. Jeżeli chodzi o RAM, oczywiście można ją dodać. W tym wypadku maksymalnie do 32 GB RAM. Jeżeli chodzi o storage, maksymalnie do 360 TB z dodatkową półką. W przypadku wirtualizacji mamy trochę większe możliwości. Jeżeli chodzi o storage, rozszerzenie woluminu można zrobić w locie. RAM, wyłączamy maszynę wirtualną, dodajemy więcej zasobów do tej maszyny i włączamy ją ponownie. W przypadku CPU bardzo podobnie. Wyłączamy maszynę wirtualną, przypisujemy więcej rdzeni lub migrujemy ją na inną maszynę, na innego hosta, który ma mocniejszy procesor. W tym wypadku idealny będzie klaster wirtualizacyjny. I takie rozwiązanie planujemy dla naszego klienta. Co nam da taki klaster? Przede wszystkim bezpieczeństwo, możliwość importu i eksportu maszyn wirtualnych, możliwość robienia lokalnych migawek, active backup, czyli możliwość robienia backupu też na inne lokalizacje, migracje, czyli możliwość migracji maszyn wirtualnych z jednego hosta na drugiego w razie awarii,
replikacji migawek. Migawki można replikować na każdego z tych hostów i w razie awarii przewrócić. To też daje wysoką dostępność. Mając 3 urządzenia, zawsze mamy możliwość automatycznego przełączania. I to daje wysoką dostępność. W ostatnim czasie dodaliśmy do naszego Virtual Machine Managera kilka ciekawych opcji, które wpływają na wydajność i na zarządzanie zasobami. Są to ustawienia Quality of Service. Pierwsze dotyczy wątków CPU. W tym wypadku można ustawić sobie, ile chcemy wątków dla konkretnej maszyny wirtualnej. Czy to 1, czy 2, zależy ile mamy do wyboru. Kolejnym ustawieniem jest relatywne obciążenie CPU. Tutaj możemy ustawić, jak bardzo obciążona będzie dana maszyna, jeżeli potrzebujemy, żeby jakaś maszyna miała wyższy priorytet i wiemy, że będzie mocno obciążona, wystarczy ustawić jako high i będą przydzielone odpowiednie zasoby, żeby maszyna działała bez przerw i bez opóźnień. W przypadku mało obciążonych maszyn możemy ustawić jako low, i to zwolni nam trochę zasobów dla innych maszyn wirtualnych. Kolejną opcją jest odzyskiwanie powierzchni, tak zwany storage reclaim. Ta opcja jest bardzo przydatna, jeżeli firma potrzebuje bardzo szybko wiedzieć, ile zajmuje dana wirtualna maszyna miejsca na dysku. Ma to oczywiście negatywny wpływ na wydajność, więc nie zawsze jest to zalecane. Przejdźmy do naszego case study, czyli realnego rozwiązania. W praktyce, jak to wygląda, przygotował Kevin Schweitzer, jeden z naszych partnerów, projekt i diagramy, które przedstawię w następnych slajdach. Jakie były wymagania klienta? Chciał serwer plików, serwer poczty, kalendarz, kontakty, synchronizację między użytkownikami, usługi multimedialne, monitoring, kopie zapasowe i wszystko powinno być centralnie zarządzane. Spójrzmy, jakie są wyzwania. Wszystko musi być skalowalne. Całe rozwiązanie musi mieć możliwość dodawania nowego sprzętu, możliwość dostosowania do nowych wymogów w przyszłości. Brak ograniczenia sprzętowego, czyli możliwość wymiany sprzętu, dodania kolejnych urządzeń do całego rozwiązania. Brak przestojów, czyli wysoka dostępność, nadmiarowość. To się tyczy m.in. zasilania, czyli zasilacze redundantne. Większe bezpieczeństwo, czyli kopie zapasowe, replikacja oraz wydajność, czyli optymalizacja tego, co mamy do konkretnych potrzeb i konkretnego rozwiązania. Rozwiązaniem są 4 nasze urządzenia. W tym wypadku klient sobie wybrał RS3617XS Plus z SSD Cache oraz dodatkowym RAM. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, Virtual Machine Manager, May Plus Server, kalendarz, kontakty, Active Directory, Surveillance Station. Klient sobie wybrał 2 jednostki jako Storage Node, i w tym jedna jest tak naprawdę kopią drugiej jako backup i 2 jednostki jako computing node, czyli na nich będą uruchamiane maszyny wirtualne. Te 2 jednostki są spięte też w fizyczny klaster wysokiej dostępności dla Mail Server Plus. Dlaczego o tym mówię? Bo Mail Server Plus ma zupełnie osobne, niezależne rozwiązanie wysokiej dostępności, i on będzie poza wirtualnym menadżerem. Tutaj jest jeszcze uruchomiony na wirtualce antywirus. Klient sobie jeszcze wydzielił część usług na Virtual DSM. Dlaczego to jest ważne i jakie są tego zalety? Virtual DSM w naszym VMM ma taką opcję jak Live Migration. Czyli w przypadku awarii dane usługi nie mają przerwy w widocznej dla użytkownika. Po prostu są automatycznie przerzucane na innego hosta i działają bez przerwy. Tak wygląda schemat całego rozwiązania ze switchem i
linki zarządzania. Tutaj widać, klient zastosował karty 10 gigabitowe do szkieletu całego rozwiązania. Tak wygląda konfiguracja naszego Virtual Switcha w systemie DSM. Dodatkowo switch został wyposażony w stacku, więc mamy redundancję też sieci. A tak wygląda konkretna implementacja. Jak widać, Mail Server Plus jest tutaj wydzielony osobno jako klaster wysokiej dostępności. A tutaj mamy nasze usługi, które są podzielone na grupy i uruchomione na wirtualnych maszynach DSM. Każda z tych wirtualnych DSM ma przypisany VLAN. Co nam to daje? Pozwala to na bardzo łatwe zarządzanie zasobami, na przydzielenie tych konkretnych wirtualnych DSM-ów do konkretnych portów. A to nam daje ogromną przepustowość i brak konfliktów. To są połączenia do zarządzania, do Mail Plusa osobne i wszystkie usługi i urządzenia. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Przede wszystkim skalowalność, czyli w bardzo łatwy sposób możemy dodawać do maszyn wirtualnych pamięć, ilość rdzeni, możemy je rozszerzać, jeżeli chodzi o pojemność. Brak ograniczenia sprzętowego. Możemy dodawać kolejne węzły do klastra. W przypadku VMM Pro jest to do 7 węzłów. Brak przestojów. To wynika z możliwości automatycznego przełączania się, z funkcji Live Migration oraz kopii zapasowych. Nadmiarowość, tak jak już mówiłem, sprzęt ma zasilacze redundantne, plus wszędzie jest kopia każdego z nich. I zwiększone bezpieczeństwo wynika z kopii i z dostępności. Przede wszystkim wydajność. Wydajność, czyli zoptymalizowanie całego rozwiązania pod sprzęt, jaki mamy. Odpowiednie zasoby są odpowiednio przydzielane do konkretnych maszyn wirtualnych i jest to na tyle elastyczne, że nic się nie marnuje w naszym sprzęcie. Po prostu jest wszystko wykorzystane na maksa. Z mojej strony już to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów oraz filmów, które już wcześniej były o Virtual Machine Manager. Dziękuję.